drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki. Przed chwileczką nakręciłem filmik odnośnie, że lepsza jedna noc z księciem niż całe życie z jego giermkiem. I tu, zanim ten filmik zdążyłem jeszcze obejrzeć sam, to już dostałem natychmiast komentarz, że kandydatki na księżniczki, powiedziałbym nawet długotrwałe kandydatki na księżniczki, mogą bardzo błędnie zrozumieć ten przekaz. To znaczy, że jak idziesz na dyskotekę i tam widzisz własnymi prześlicznymi oczkami, widzisz, że to jest właśnie książę z bajki, że to jest książę, że to jest bajka, żebyś bajka, to nie to, że masz go od razu złapać za rękę i pociągnąć, pójść z nim w siną dal, czyli do pierwszej toalety męskiej. Nie, 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 to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że książę z bajki to jest wyjątkowa postać. I drogie ukochane kandydatki na księżniczki, wybijcie sobie z głowy, że książę z bajki chodzi na dyskoteki. Książę z bajki w życiu nawet przypadkiem się nie pojawia na dyskotekach. Jak się pojawia na dyskotece, to jest jego giermek, który z szafy księcia parę ciuszków sobie na siebie narzucił, podmalował się, podczesał się, perfumą polał i udaje księcia, czasami nawet na tyle wiarygodnie, że kandydatki na księżniczki są gotowe uwierzyć, że on ma zadatki na księcia lub że ewentualnie tam jakaś błękitna krew była, chyba wtedy, kiedy książę się skaleczył podczas golenia. No ale to sam się nie golił, no giermek go przecież pokaleczył, niechcący. No dlatego, drogie ukochane, wybijcie sobie z głowy, że jak otworzysz oczka i zobaczysz przed tobą książę z bajki i do tego taka romantyczna, dyskotekowa muzyka, to gwarantuję ci, łatwiej wygrać w totolotka, niż na dyskotece spotkać księcia. Oni tam nie chodzą. Dlaczego nie chodzą? Bo tam nie ma księżniczek.